Jeszcze raz podjedziemy, jeszcze raz. Ja wiem. No. Tak. I pamiętajmy, że nawet jak jedziemy po wzniesienie i rozpoczynamy jazdę, musi być poprzedzone obróceniem głowy, tak? Dokładnie. Głowa, dodajemy gazu, więcej gazu. I zwolnimy hamulec, no. O. Gazu. O. Zbyt mała ilość gazu, duże wzniesienie spowodowało, że on nam zgasł. Duże wzniesienie. W momencie, kiedy puszczane było sprzęgło, odpuszczony został gaz. I dlatego on nam zgasł. Więcej gazu. Nie boimy się dodać gazu. Puszczamy sprzęgło. I jak mamy odpowiednią ilość gazu, to na pewno motocykl nam podjedzie. Jeszcze raz jedziemy, jeszcze raz sobie spróbujemy. Najczęstszym błędem przy pokonaniu wzniesienia na MT-07 jest mała ilość gazu. Pamiętajmy, motocykl dwucylindrowy potrzebuje dużo więcej gazu niż Yamaha XJ6. Dodajemy sobie gaz, puszczamy sprzęgło, trzymamy na gazie, puszczamy sprzęgło i zwalniamy hamulec. Zwalniamy hamulec, bardzo dobrze. Motocykl pojedzie, ma 80 koni, 700 pojemności, duża moc powoduje to, że na pewno w sposób prawidłowy pokonamy wzniesienie. Nie zapominajmy, że każde rozpoczęcie jazdy na placu manewrowym musi być poprzedzone obróceniem głowy. Chciałbym jeszcze raz wrócić do tego, bo to jest najczęstszy błąd, to obrócenie głowy. Ono ma na celu wyeliminowanie martwego punktu w lusterko. Zasada jest prosta. Dopóki motocykl stoi, motocyklista nie jedzie, jest bezpieczny. Aby móc bezpiecznie rozpocząć jazdę, musi obrócić głowę. Eliminuje martwy punkt z prawego, lewego lusterka poprzez właśnie obrócenie głowy za siebie i upewnienie się, że spokojnie może włączyć się do ruchu i nikt mu w tym nie będzie przeszkadzał. Jeszcze raz, proszę bardzo. Głowa, dodajemy gazu, puszczamy sprzęgło i zwalniamy hamulec. Gazu, zwalniamy hamulec. Super, bardzo dobrze.